Sieć Obywatelska Watchdog Polska prowadzi biuletyn informacji publicznej od 2008 roku, od końca. W wyniku takiej sporej dyskusji, która się odbyła w środowisku pozarządowym, na takiej już nieistniejącej liście dyskusyjnej Ja Obywatel, gdzie ktoś zadał pytanie, czy to prawda, że organizacje pozarządowe muszą prowadzić biuletyn informacji publicznej. No i my oczywiście, zajmując się dostępem do informacji publicznej, wiedzieliśmy, że muszą, ale woleliśmy to jeszcze sprawdzić, zamówiliśmy ekspertyzę mecenasa Stefanowicza, który to potwierdził, chociaż to, tak jak mówię, było właściwie oczywiste z ustawy. Nie zostało to przyjęte z jakimś wielkim entuzjazmem. Główne argumenty organizacji polegały na tym, że przecież te wszystkie informacje, które mogłyby być w BIP-ie, to one są dostępne już na stronach organizacji, że organizacje publikują swoje sprawozdania, że wiadomo, kto jest w składzie zarządu, że wiele rzeczy można sprawdzić w bazie danych organizacji pożytku publicznego, że coś można sprawdzić w Krajowym Rejestrze Sądowym. No my jakby tej argumentacji wtedy może nawet i byśmy się trochę poddali, chociaż uważaliśmy, że po prostu trzeba obowiązek ustawowy spełnić. No ale w efekcie, jak zaczęliśmy sprawdzać, jak to jest, to wcale tak nie jest, że organizacje publikują te swoje sprawozdania. A przede wszystkim nie ma tej informacji w jednym miejscu. Ja to trochę na to patrzę w ten sposób, że jeżeli organizacja zaznacza, że tutaj są informacje o nas, tym charakterystycznym logiem biuletynu informacji publicznej, to to budzi większe zaufanie. Nie trzeba biegać po tej stronie, o nas, to tu mamy zarząd, a tutaj mamy sprawozdania, tylko w jednym miejscu dowiadujemy się wszystkiego, co o tej organizacji tak oficjalnie powinniśmy wiedzieć. Oczywiście to też zależy od tego, jak my taki biuletyn informacji publicznej prowadzimy i jaki jest zakres informacji tam dostępnych. Organizacje tradycyjnie w ramach tego wypracowywania różnych standardów podają takie informacje jak sprawozdania roczne, jak skład zarządów. No i w zasadzie głównie te informacje były tradycyjnie przyjmowane do tego, żeby je podawać do publicznej wiadomości. My podajemy tych informacji znacznie więcej. W naszej biuletynie informacji publicznej są również umowy, które zawieramy ze środków publicznych, wylistowane. Także każdy może zobaczyć, czy my, po pierwsze, kogo my zatrudniamy. Może z naszego punktu widzenia bardzo ważne rzeczy sprawdzić w naszym biuletynie. Czy nie zatrudniamy rodziny, czy nie zatrudniamy znajomych. Czy to nie jest tak, że jeżeli dostajemy pieniądze, to te pieniądze, które otrzymujemy, to one cały czas są w obrocie w tej samej grupie osób. Czy te osoby, które zatrudniamy do poradnictwa, to naprawdę są eksperci. Z mojego punktu widzenia jest to bardzo istotne dla wiarygodności naszej organizacji, ponieważ nasza organizacja no też nie tylko kontroluje władzę, ale przede wszystkim dosyć dużo udziela wsparcia eksperckiego i no, raczej szczycimy się tym, że nasi eksperci są najlepsi, ale chcemy też, żeby ludzie wiedzieli, kim są ci najlepsi eksperci naszym zdaniem i mogli ewentualnie zarzucać, że z jakiegoś powodu my nie jesteśmy obiektywni, żebyśmy my mogli też wejść w taki dialog z osobami, które są odbiorcami naszych usług. Prowadzenie biuletynu informacji publicznej może zajmować bardzo mało czasu i nam na początku zajmowało bardzo mało czasu. Myśmy włożyli po prostu, zebraliśmy wszystkie dane, które mieliśmy, wszystkie sprawozdania, skład członkowski, skład zarządu. No i właściwie jedyne momenty, kiedy musieliśmy ten biuletyn jakoś uaktualniać, to były momenty, kiedy było walne zebranie członków, pojawiło się nowe sprawozdanie, czy pojawiało się ewentualnie jakieś ogłoszenie, które chcieliśmy przedstawić naszym odbiorcom. W tej chwili poświęcamy na to dużo więcej czasu, bo zwiększyliśmy ilość informacji, która jest dostępna w biuletynie informacji publicznej i uaktualniamy go wtedy, kiedy pojawiają się nowe umowy zlecenia, bo takie zlecenia, dzieła, ewentualnie jakieś usługi. Przy czym nie robimy tego przy każdej nowej umowie, tylko raz w miesiącu po prostu staramy się uaktualniać dane, które podajemy. Także można by powiedzieć, że poświęcamy może dodatkowo jakieś 3-4 godziny na to, żeby włożyć dodatkowe informacje. Bo ktoś się musi przygotować, ktoś się musi włożyć, wkładamy je w formie takiej, żeby była dostępna, więc trzeba zrobić tabelę. I to zajmuje oczywiście trochę czasu, nie będę mówiła, że nie zajmuje. Natomiast to bardzo przyspiesza różne inne procesy, które dzieją się w naszej organizacji. Takie pojedyncze ruchy, kiedy ktoś musi szybko znaleźć sprawozdanie, szybko musi sprawdzić, ile pieniędzy na coś wydaliśmy, jaki był ostatni numer umowy. Te wszystkie rzeczy po prostu dzieją się tak, że jedna osoba do drugiej nie potrzebuje komunikować, że potrzebuje jakąś informację, bo zagląda sobie do BIP-u i po prostu to sprawdza. Jakie narzędzie
będzie nam pomagało w prowadzeniu BIP-u. Potrzebujemy specjalne oprogramowanie, które będzie spełniało konkretne warunki techniczne. Te warunki techniczne to jest to, że każdy nasz ruch w BIP-ie jest rejestrowany. Czyli jeżeli my tam włożymy jakieś ogłoszenia, a później je usuniemy, to każdy będzie mógł sprawdzić, kiedy je włożyliśmy, kiedy je usunęliśmy, kto je włożył, kto je stworzył, kto je włożył, dlaczego były wprowadzane poszczególne zmiany. Ma to dosyć istotne znaczenie, dlatego że w tym momencie my nie możemy manipulować informacją i widać, jaką my jesteśmy organizacją, jak my się w pewnym sensie samorządzimy, co dla budowania wizerunku organizacji pozarządowej, myślę, jest dosyć istotne. Teraz skąd takie narzędzie wziąć? Jest bezpłatne oprogramowanie robione przez jednego z twórców wolnego oprogramowania, nazywa się SmartBIP. I ono je można bezpłatnie przystosować. Oczywiście skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie trzeba mieć żadnych umiejętności technicznych, ale też nie trzeba mieć jakichś wybitnych i wydaje mi się, że dla organizacji, które dysponują majątkiem publicznym, nie powinno być to żadnym problemem, żeby przewidzieć niewielkie pieniądze na to, żeby taki BIP ktoś zainstalował. Jest w tej chwili mnóstwo osób, które po prostu umieją takie rzeczy robić. To narzędzie rzeczywiście, jeżeli chcielibyśmy, żeby było super wygodne, to potrzebujemy zapłacić twórcy za to, że on je przystosuje. My za to nie zapłaciliśmy, korzystamy z tego narzędzia w takiej formie, w jakiej ono istnieje i nie jest to dla nas jakieś bardzo trudne. Ale też jest bardzo ważna rzecz, która się w tej chwili pojawiła, to jest bezpłatne oprogramowanie. Administracja publiczna powinna je była stworzyć już 10 lat temu. Nie stworzyła, ale w tej chwili ono zaczyna funkcjonować. To jest taki centralny system, w którym będzie możliwe zarejestrowanie się przez organizację pozarządową i pobranie oprogramowania. Na razie jeden z naszych członków z Wrocławia testuje to oprogramowanie, ponieważ też prowadzi organizację pozarządową we Wrocławiu. I mamy nadzieję, że po tym, jak on przetestuje, będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Potencjalnie powinno być to oprogramowanie dużo bardziej wygodne i łatwiejsze w użyciu. Co jest ważne, że możemy też to prowadzić na naszej stronie internetowej. Nie musi być specjalne narzędzie, bo być może nasza strona internetowa będzie pozwalała wprowadzić te wszystkie zabezpieczenia. Te zabezpieczenia opisane są w rozporządzeniu ministra. Po tym, jak już wprowadzimy takie narzędzie i włożymy do niego dane, musimy taki biuletyn informacji publicznej zarejestrować w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, po to, żeby każda osoba, która chce zobaczyć wszystkie podmioty, które mają biuletyn informacji publicznej, mogła sprawdzić, że my tam jesteśmy. Wtedy dopełnimy wszystkich formalności i już będziemy całkowicie zgodni z tym, jak powinniśmy postępować zgodnie z prawem.